Z tej strony Graf Zero Vlog Literacki. Dzisiaj wyjątkowo na żywo się widzimy. Wiem, że te transmisje tam się w dziwnych miejscach zapisują, później ciężko jest znaleźć, ale myślę, że problemu nie będzie. Myślę, że zaraz zresztą pierwsi widzowie się pojawią i powiedzą, czy wszystko jest słychać, czy tutaj żadnych problemów nie ma, czy jest wszystko ok z transferem, bo to przez Wi-Fi dajemy, w razie czego to się zmieni. A więc chwilę jeszcze zaczekam z jakimś tam wstępem, a będę mówił o warszawskich targach książki. O, jest już pierwsza osoba, a więc bardzo proszę dać znać, czy wszystko jest słychać, czy dobrze jest widać, czy nie ma jakichś problemów technicznych, i będziemy powoli zaczynali. Słuchajcie, no, będzie to relacja, jest git. Ok, bardzo fajnie, dziękuję za informację. Będzie to relacja z targów książki. Tak jak wiecie, to już nie są warszawskie targi książki, tylko to są targi książki w Warszawie, tak? Nie wiem dokładnie, na czym polega cały ten spór. Wszystko git. Bardzo dziękuję. Dziękuję również za potwierdzenie. Nie wiem dokładnie, na czym ten spór polega. Prawdopodobnie tam zmieniła się organizacja targów i są jakieś dwie równe instytucje, które je organizują, więc teraz nie są to już warszawskie targi książki, tylko targi książki w Warszawie. I niestety nie są organizowane na stadionie, tak jak do tej pory, tylko pod Pałacem Kultury tam takie stoiska porozstawiano. Na pierwszy rzut oka pomysł nie był zły, no bo teoretycznie miejsce jest nieograniczone, tak? Można tu wchodzić, podchodzić i tak dalej, ale powiem Wam szczerze, że organizacyjnie, logistycznie to jest totalny chaos, po prostu totalny chaos. Stadion to była jednak zamknięta, ograniczona przestrzeń i być może było tłoczno, ale teraz też jest bardzo tłoczno, więc tutaj nie ma żadnych plusów, ale to wszystko było jakieś poukładane, tak? Łatwiej to było ogarnąć. Tutaj to po prostu każdy na siebie wpada, nie wiadomo gdzie iść, nie wiadomo jak te stoiska są rozstawione. Część jest w środku, w Pałacu Kultury, część jest na zewnątrz, w ogóle jakaś, nie, no, totalny, totalny chaos. Natomiast taki krótki jeszcze komentarz, to powiem Wam, że no, jednak kończy się pewna epoka i czas umierać, jak to mówił klasyk, bo słuchajcie, kolejka do stanowiska, na którym był Remigiusz Mróz i podpisywał swoje książki, była tak na oko ze trzy razy krótsza, autentycznie ze trzy razy krótsza niż kolejka do Pisgacz Hel. No, to taki komentarz tak ogólnie. No, kończy się pewna epoka, niestety, albo może na szczęście. Z drugiej strony też zreknąłem, bo tutaj też była olbrzymia kolejka do tego gejowskiego komiksu. Nie, to nie jest chyba manga. Heartbreaker, tak? To się chyba nazywa. Też szalenie popularny. Kto wie, czy to nie będzie jedna z lepiej sprzedających się książek w Polsce. I tak jak myślałem, że najbardziej kontrowersyjny będzie temat, że tam jest dwóch młodych, całujących się chłopców, tak? Otóż, no nie, kreska jest tak, no nie chcę powiedzieć, słaba, jest po prostu tak słaba, jest tak fatalna, że to jest najbardziej kontrowersyjna część tego komiksu. Nie wiem, dlaczego to ma aż tak wielką popularność. Czy rzeczywiście chodzi o temat, ale mank takich po prostu gejowskich, tak? LGBT było mnóstwo. No może nie były wydawane w Polsce, ale dlaczego ta akurat, dlaczego taka popularność? Nie wiem, szczerze mówiąc. Ale żeby nie było, no, skoro to ma być relacja, to zaraz od książek zaczniemy. Tu mam 10 książek, które pokażę. Natomiast oczywiście, jeśli się mówi, że targi to jest jakieś święto książki, to w dużej mierze jest to prawda, tak? Jest jednak gdzieś tam ten klimat taki się zachował, że wchodzi się i tutaj widzisz, tu podpisuje, ktoś tam sobie siedzi i obok jest zdjęcie tej pani czy tego pana na okładce książki. O, jakiś autor, tak? Potykasz się tu jakiegoś autora, tu odwracasz się, stoi przed tobą Marek Niedźwiecki, albo idziesz sobie wąską alejką pomiędzy straganami i naprzeciwko ciebie wychodzi Radek Rak i no, pozdrawiam swoją drogą. To jest fajne. To jest naprawdę fajne cały czas w targach książki, że to jednak
nie chodzi tylko o sprzedawanie, prawda, że tam się coś dzieje wokół tych książek, że tu ktoś mówi, tu ktoś tam się, no nie wiem, przesuwa, pojawia i tak dalej. No, to dlatego warto chyba na takie imprezy jeździć. No i druga sprawa, że jednak książki są tańsze, a niektóre są tańsze nawet o połowę, no pewnie nawet i może jeszcze by dało się znaleźć większe obniżki. Więc to jest zdecydowanie rzecz bardzo fajna. Natomiast co udało mi się kupić? Będzie groch z kapustą totalny, bo to tak mniej więcej wyglądało, że tak szedłem, o tu było coś ciekawego, tam było coś ciekawego. Swoją drogą tak sobie pomyślałem, patrząc na to, jaki mamy dostęp do książek. Gdyby ktoś miał pieniądze i chęci, to stworzyć taką bibliotekę od podstaw zupełnie, załóżmy, że nie ma w domu żadnej książki, całej klasyki literatury, praktycznie od starożytności aż do literatury współczesnej, jest w stanie o tak z takich targów zrobić. Oczywiście przyjechać tu jakimś wielkim samochodem, ciężarówką, tak, ale praktycznie wszystko można znaleźć. Tak? Rzeczy nowe, stare, nawet tam jakieś widziałem, że antykwaryczne, a można było pozycję kupić, więc no pod tym względem rzeczywiście jest to nadal bardzo fajna impreza i tutaj się, szczerze mówiąc, niewiele zmieniło. Pogorszyła się znacznie logistyka, tak jak już wspominałem. Ale właśnie tak, pierwsza rzecz, którą kupiłem, to dla chrześnicy żony, mam nadzieję, że ona nie ogląda tego, to jak fani pewnie poznają, bo znaczy to jest poszewka na poduszkę, poduszka, tak? Fani pewnie poznają, to jest seria Wojownicy. Nie wiem, czemu to się mangą nazywa, bo tam są powieści i komiksy. Nie są mangi, są zwykłe komiksy. Przejrzałem sobie parę z nich, to jest bodajże Szara Pręga. Są bardzo sympatyczne rzeczy. O ile ja nie jestem fanem czytania dla samego czytania, takiej fetyszyzacji czytelnictwa, to jednak zachowuje na tyle wysoki poziom, że dla dzieci w wieku, nie wiem, 10-11 lat to jest bardzo, myślę, fajna lektura. Książek z autografem. Nie zobaczyłem końcówki komentarza. To znaczy, maniera posiadania książek z autografem, z czego wynika? Szczerze mówiąc, nie wiem. Mam trochę takich książek i jeśli mam okazję, to tam zawsze o ten autograf proszę. Na pewno to podnosi wartość książki, no, przynajmniej w iluś tam przypadkach, tak? Nie wiem, szczerze mówiąc. Nie zastanawiałem się nigdy nad tym. To jest chyba coś takiego, że jeśli ktoś miał jakąś żyłkę, nie wiem, pasję kolekcjonerską, tam zbierał znaczki i tak dalej, to mu gdzieś tam się wdrukowują takie rzeczy, że... Znaczy inaczej, wiem, że są ludzie, którzy na przykład zbierają w ogóle autografy. Okej, to jest dla mnie niezrozumiałe. Natomiast autograf na książce, żeby tam ustawić się w kolejce, chwilę postać, zamienić 2-3 słowa z autorem, bo to się zdarza też czasami. Zawsze Jacka Dukaja pytam o to. Ciekaw jestem, czy on mnie już kojarzy, bo już tak ze 3-4 razy go pytałem o te stalowe jaskółki, bo on kiedyś rzucił taki pomysł, że w ogóle ma taką koncepcję książki opisującej spotkanie z obcą cywilizacją w realiach Rzeczypospolitej Szlacheckiej. I to miało się właśnie stalowe jaskółki nazywać. Ja tak zawsze jestem, jest gdzieś Jacek Dukaj, to tak mówię, a te stalowe jaskółki, to nie ma szans żadnych na to, żeby się to pojawiło. I mówi, a nie, na to już nie ma. I tak ciekawe, czy mnie kojarzy. Tak ze 3 albo 4 razy go pytałem. Więc to jest fajne. To, że potem zostaje ten podpis, a nie wiem, może przypomnienie takiego spotkania krótkiego. Dukaj teraz myśli o grach. Tak, widziałem ten artykuł i szczerze mówiąc myślę, że to może być bardzo ciekawe. Przynajmniej dla mnie, bo ja jestem takim graczem, którego odrzucają takie jakieś arcade'owe rzeczy, gdzie trzeba się wysilać szybkim klikaniem na klawiaturze, tak? A jak mam fabułę i tak mogę sobie na spokojnie przemyśleć różne rzeczy, dlatego mi się na przykład tak bardzo Life is Strange podobało. No to jeśli by robił coś w takich klimatach, to myślę, że on będzie na to działał, na ten transfer emocji, tak, który go tak bardzo interesuje, to no, może być to coś dla mnie. Dobra, ale przechodząc, tutaj to jeszcze pokażę, właśnie seria, tak, Wojownicy.
To jest ta seria z szarą pręgą, chyba z tym kotem, który tu jest narysowany. Tu chyba jest jakiś martwy kot z tyłu. Nie wiem. Nie wiem, nie znam się, przejrzałem parę tych książek i nawet były sympatyczne. Ale jeszcze właśnie z dziecięcych książek urzekła mnie, jeżeli chodzi o szatę graficzną, taka książka. Może po prostu fajnie mieć książkę z autografem. Mam kilka, ale nigdy nie stałem po autograf godzinami. Mam na przykład książki Cejrowskiego z autografem. Też bym nie stał godzinami, chociaż nie wiem, no może byłby taki autor. Musiałbym się zastanowić, czy jest ktoś, po kogo bym czekał godzinami na autograf, ale nie. Chyba z żyjących autorów to zdecydowanie nie. Dukaj. Nie, znaczy ja po Dukaja stałem po autograf, ale to zawsze nie wiem czemu, do niego nie było kolejek, jak pamiętam. Więc jak tam gdzieś już mam jego autografy, więc może z tego powodu nie czekałbym aż tak długo. Ale przechodząc już do książek. Komiks ma tytuł Heartstopper. Tak, oczywiście. To dla młodzieży i wcale się nie dziwię, że w takim kraju to nie jest popularne. Znaczy to jest bardzo popularne. To jest szalenie popularne. Tam była po prostu kolejka, która się z ogonkiem gdzieś tam zawijała. Mnie denerwuje, jak księgarnia oferuje. No i szybko uciekają te wasze komentarze, więc nie zauważyłem dokładnie, o co chodziło. Natomiast mangi takie już były. I one były już, jak ja pamiętam, ja byłem gdzieś, nie wiem, Kawaii wychodziło, no to kiedy to było? 2002, trzeci rok, to już wtedy były takie rzeczy i to nic niezwykłego. Bardziej mnie, no naprawdę, zażenowała mnie ta kreska, bo myślałem, że to jest manga, taka typowa właśnie, nie wiem, tam w stylu Clampa. Ciekawe, czy Marquis de Sade dawał autografy. Ciekawe, to jest ciekawe, bo on ten, ale nie, pewnie, chociaż... Może. Ciekawe. Krwią własną albo czym innym. Bardzo. Szata graficzna jest po prostu przepiękna. Opowieści o świętych. Tu może tytułu nie widać. To nie jest polska książka. Autorzy są chyba sztuczna brytyjska podróbka japońskich mang. O! Dobrze. To dobrze myślałem. Heartstopper, tak. Natomiast, zobaczcie sobie właśnie, jak kapitalne są tu ilustracje. To jest święty Sebastian na przykład. Tutaj właśnie jakiś król. Bardzo przypominają mi na przykład to, nie wiem, czy wam się skojarzy, Sekret Księgi Skeles. Jeśli ktoś oglądał, świetna rzecz. Naprawdę świetna rzecz. Popatrzyłem sobie na tekst i trochę mnie... O, tu jeszcze bardzo ładno. Jak księgarnia oferuje Znowu mi uciekło. Autograf jest po to, żeby wziąć... Nie wiem. Ja za wolno chyba czytam na głos. Tak. Sekret Księgi Skars. Ale przejrzałem sobie te opowiadanka i nie są szczególnie złe. Autograf jest... Dobra. To się zgadzam. Po autografy bym nie stał, ale z niektórymi pisarzami przegadałbym całe dnie. Zgadzam się w 100%. A do poprzedniego komentarza pana Gałązki chyba, przepraszam, jeśli pomyliłem nazwisko. Tak. To jest rzeczywiście już trochę dziwne. Chyba, że chodziłoby o jakąś aukcję charytatywną. Że tak, sprzedajemy książkę z autografem i tak dalej. Pamiętam, że pani... No, autor Kasia, to jak ona tam się nazywała, Katarzyna... Ta, wiecie, od gry od Ferin. Ona na Allegro wystawiała swoje książki ze swoimi autografami. Ciekawy pomysł. Natomiast przyjrzałem sobie te opowiadanka o świętych i trochę mam wrażenie, że są jakimś takim bardzo, bardzo prostym stylem pisane. Aż za prostym. Rozumiem, że to jest dla starszych dzieci, bo trochę jednak tutaj krwawych, brutalnych scen jest i to takie jednak większość z perspektywy dziecka może być dość smutna. I na przykład też zupełnie nie rozumiem, dlaczego w historii o Tomaszu Beckecie mówi się o kościele anglikańskim. Beckecie, nie Tomaszu, More, tak. Więc nie wiem, tak muszę to przeczytać dokładnie, czy tam nie ma więcej jakichś tego rodzaju wpadek, ale ujdzie.
To jest druga z książek dziecięcych, to jest SOS Pies. Chcieliśmy kupić z żoną kot, instrukcję obsługi z tej serii. To jest taka dla młodszych jeszcze dzieci z bardzo takimi prostymi tutaj planszami, tak? I właśnie co na przykład, co możesz zrobić, jeśli pies nie chce odejść od drzwi wyjściowych, tak? I spacer, założyć mu obroże, szelki, smycz, woreczek na kupy, przysmaki. No, co możesz zrobić, jeśli pies... popularność... Tak, no z tym, z książką z Wattpada, ale to jest popularność wyrobiona przez Wattpada. To znaczy ona na Wattpadzie znalazła sobie grupę, bardzo dużą grupę fanek i okazało się, że na tym można zarobić, tak? Więc no, książka wyszła, że tak powiem, w przestrzeń. I ta grupa się rozrosła siłą rzeczy, no bo marketing szeptany, tak, poszedł, więc to mnie nie dziwi. A co to za góra piłek i gryzaków? Mam ochotę na zabawę, tak? Bardzo ładna rzecz i graficznie wydaje mi się, że bardzo fajna i tak edukacyjnie chyba też, ale to dla zdecydowanie mniejszych dzieci. Aczkolwiek na tego kota raczej się nastawiałem, ale wyprzedał się. Kot cały, a psy zostały, więc koty górą. Moi drodzy, dobra, i przechodzimy w takim razie do książek dla trochę starszych. Nie wiem, od czego zacząć. Zaczniemy może od Wita Szostaka. Powieść. To jest określane jako powieść. Szczelinami. Bardzo się boję tej książki. Od razu mówię. Wymieniałem chyba, albo i nie wymieniłem w książkach, na które czekam w tym roku. Bo tak, założenie jest czysto powieściowe, spisać życie, autoportret poetki, lecz zrobić to z założenia za pomocą form niepowieściowych. Czyli tak naprawdę no, wygląda to jak wiersze. Rozumiem jednak, że ponieważ sporo z nich sobie przeczytałem i one oderwane od całości są jednak, to jest liryka. To tutaj nie ma, no poza paroma wyjątkami, co do których miałbym wątpliwości, o tych takich, to powiedzmy, dłuższych trochę. To jest liryka, ale rzeczywiście, jeżeli złoży się je w całość, no to w tym momencie może jednak epika i powieść. No nie chcę tu podważać założenia autora, tak? Ale pytanie brzmi, jak definiujemy powieść, jak definiujemy prozę, jak definiujemy poezję? Znaczy, boję się tej książki dlatego, że ja mam bardzo wygórowane wymagania, jeżeli chodzi o poezję i takie białe wiersze, w taki sposób pisania nie zawsze, nie mówię, że w ogóle, nie zawsze do mnie podchodzi. Z tego, co sobie już przejrzałem, to mam wrażenie, że to jest bohaterka, która bardzo przypomina Magdalenę z Cudzych Słów. I ja szczerze nie znosiłem Magdaleny z Cudzych Słów, więc no tej pani prawdopodobnie też nie polubię, ale no nie od tego są bohaterowie, żeby ich lubić, tak? Więc historia jakiejś kobiety, chyba takiej trochę właśnie jak Magdalena, obrażonej na rzeczywistość, a może też skrzywdzonej przez rzeczywistość. Tutaj ciężko mi teraz coś powiedzieć. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Tutaj książka z wydawnictwa. Jak oceniasz organizację tych targów w porównaniu do tych sprzed COVID-a? A to mówiłem na początku, że fatalnie. Powtórzę się raz jeszcze. Fatalnie i tragicznie. Ale to nie wiem, czy to jest do końca wina organizatorów, chociaż zapewne tak jest. To, co się działo przy stoiskach, to jest po prostu tragedia. Tylko, że oczywiście to może wynikać z tego, że jednak na stadionie jest boks przy boksie, idzie sobie ścieżka i nie da się zajść od tyłu, wcisnąć się z boku, tak? Tutaj no, można tak zrobić, tak? Zastanawia mnie też jeszcze jedna rzecz. Ciekaw jestem, jakie były straty, jeśli chodzi o książki ukradzione na przykład, bo to, co się działo na stoisku Świata Książki, tym, który był, chyba to było Świata Książki, tym, który był w środku w Pałacu Kultury, to tam wynieść książkę, to tak można było zrobić.
Było po prostu cała masa ludzi i dwie dziewczyny, które gdzieś po prostu stały z boku i tak tylko patrzyły, nie wiem, z przerażeniem w oczach na tą masę ludzi, która tam wpływa i wypływa. No i tak samo też było właśnie, że mieszały się kolejki, bo chyba kolejka do Pizgacza się zaczynała od praktycznie od połowy drogi gdzieś do Teatru Dramatycznego i kończyła na samym wejściu do targów i mieszała się po drodze z jakimiś innymi kolejkami i ludźmi czekającymi w kolejkach do tych poszczególnych stanowisk, więc tam po prostu panował totalny chaos. Ale faktem jest to, że jak, bo ja dwa razy byłem i w sobotę i w niedzielę i jak z żoną przyjechaliśmy w sobotę rano, jak się otwierały te budki dopiero, to było bardzo fajnie. To wtedy okej, jest otwarta przestrzeń, jest w porządku, można sobie pochodzić, obejrzeć i tak dalej, ale dosłownie tam godzinę, półtorej później już była po prostu tragedia. Dobra, kolejne wydawnictwo, kolejna książka, to jest nowość od Marpress, seria Bałtyk. Urzekły mnie te łowy na młodego szczupaka. Miałem kupić Piękno Ludu, chyba tak to się nazywa, tę duńską powieść, ale zapomniałem, czy przypadkiem już jej nie kupiłem. Bo tu stoi cała masa, nie widzicie tego, ale stoi cała masa pudełek z książkami, która czeka na open boxing, tak, który w czerwcu się pojawi na kanale i ja nie wiem, czy gdzieś tam nie mam tego Piękna Ludu. Jeżeli nie mam, to sobie pewnie dokupię, bo to myślę, że jest seria, którą warto mieć i też sobie pogadałem z panią z Marpress, tam ona opowiadała właśnie, co będzie, że będzie estońska książka już niebawem, że w tym roku jeszcze z kilka co najmniej pozycji ma się pojawić. Duńska, niemiecka, różnych takich głośnych rzeczy, też społecznie zaangażowanych, więc zobaczymy. To jest historia, której akcja rozgrywa się na Wyspach Alandzkich i opowiada o małżeństwie pastora i pastorowej, którzy sobie tam właśnie przybywają i trafiają do jakiejś takiej zamkniętej społeczności. Jakaś tragedia ma się wydarzyć. No, zobaczymy. Następna rzecz to jest klasyka. To jest klasyka. Ota Paweł. Śmierć pięknych saren. Jednak mężczyzna, bo tu mieliśmy wątpliwości. Czy to mężczyzna, czy kobieta, Ota Paweł? Nie no, mężczyzna jednak. Dobrze podejrzewałem. Chociaż miałem bardzo niegenderowy sposób myślenia, dlaczego mężczyzna, no bo no wędkarz, tak? No jednak mimo wszystko statystycznie zdecydowana większość to wędkarze, a nie wędkarki, więc no. Statystyka zadecydowała. Nie no, oczywiście podobno nie znam tych tekstów. Podobno kapitalne, przepiękne teksty, przepiękna proza poświęcona rybom. To ja się zawsze na takie rzeczy łapię. Nie wiem, dlaczego tak późno się zdecydowałem na tę książkę. I drugi z moich, znaczy drugi, no pierwszy z moich ulubionych pisarzy, takich klasyków, których myślę, że jak zacznę, to zawsze trafię, tak? Z czytelnika Księga Ziół Sándor Márai. Ale widzę, że to jest chyba dosyć specyficzna książka. Ciekawe. Myślałem, że to jednak fabuła. To wygląda mi na przemyślenia Márai, bo nie znam tego. Też pogadałem sobie z panią z czytelnika i tak zawsze tam staram się sugerować jakieś rzeczy wydawcom, chociaż no pewnie takich ludzi jest mnóstwo, więc dlaczego mieliby mnie słuchać? Ale niech ktoś wreszcie wyda Mieszczan Koszyckich Márai, przetłumaczy i wyda, bo to jest jedyna chyba książka Márai, której akcja rozgrywa się w średniowieczu. To jest dramat napisany właśnie ku czci Koszyc, tak? I tego etosu mieszczańskiego, jeszcze wtedy, kiedy on wierzył w ten etos mieszczański. No, zobaczymy. Może ktoś to przetłumaczy i może to zostanie wydane. Dalej, z jednego z moich ulubionych wydawnictw, to znaczy był Power Grafiusz, którego bardzo lubię, a teraz Państwowy Instytut Wydawniczy, który, no myślę, że to jest takie wydawnictwo, bo wiecie, to jest tak, że każdy wydawca ma hit jakiś i ma jakąś wtopę, no to jest normalne, to się zdarza, tak, nie ma się co oszukiwać, ale
Mało jest takich wydawnictw, które nie zaliczyłyby takiej totalnej wpadki na zasadzie wydania czegoś właśnie w stylu tej gry o Ferin, tak? Przecież to literackie później wydawało tą autorkasię. Czy na przykład książki, która była plagiatem, co zaliczyło wydawnictwo poznańskie. No to PIF, z tego co mi wiadomo, i Powergraph nie mają takich rzeczy. No. A takich wydawnictw jest no, niestety coraz mniej. No to smutne. A to oczywiście kochanka Wittgensteina. Szandor Marej, konserwatysta, zwać pana tak trzymać. No, ja powiem tak, czytałem trochę dzienników Mareja i on taki później się średnio konserwatywny już zaczął robić, ale myślę, że, ale powieściowo to też nie jest takie oczywiste, ale bardzo, bardzo sympatyczny. Ja bardzo lubię sposób jego pisania, patrzenia na rzeczywistość. Pamiętam, że tu jeszcze taka dygresja, ale mówiliśmy na Instagramie o tym w live'ach, w tych filmikach, które tam się pozapisywały, że jak pierwszy raz czytałem Żar, to rzeczywiście wydawała mi się taka książka szalenie konserwatywna, że to jest taka opowieść o starych, dobrych czasach. A przy drugiej lekturze, już doszedłem do zupełnie innych wniosków, że to jednak chyba tam o coś trochę innego chodzi. A kochanka Wittgensteina to postmoderna z kolei. I jak sobie przejrzałem, to taka już ciężka postmoderna, ale bardzo ciekawa, bo to wychodziłoby, że no taka próba ujęcia na naszej kultury, naszego spojrzenia na kulturę. Bo niewiarygodna narratorka, malarka jest, jak się zdaje, jedyną ocalałą na świecie, po którym jeszcze niedawno poruszała się z zaskakującą swobodą. W jej umyśle ostatniej historyczki sztuki, samowolnej kustoszki całego świata, mnożą się asocjacje, podobnie brzmiące nazwy, listy podejrzanych analogii. Kate konstruuje świat z języka, zamknięty obieg znaczeń, w którym wszystko się ze sobą wiąże, by zastąpić utracony świat prawdziwy, a zarazem potwierdzić własne istnienie. No, postmoderna jak w mordę strzelił. Zobaczymy. Ale zaciekawiło mnie to. Szczerze mówiąc. Dobra, mało co już zostało. Kolejna rzecz. Jestem wielkim fanem tej serii Piwu. To kolejna rzecz z Piwu. Poeci Kwadrat. Gdzieś tutaj, to chyba nie w tym pokoju jednak. Gdzieś tutaj stoi Broniewski i kogo mam jeszcze? I Wierzyńskiego mam, zdaje się. To jest taka seria, w której wydawnictwo bierze jakiegoś współczesnego poetę i prosi go o wybranie wierszy z jakiegoś nieżyjącego już poety, tak? Stworzenia takiego osobistego zbioru poezji. I tutaj Barbara Gruszka-Zych wybiera wiersze Świrszczyńskiej. Świrszczyńska była chyba ze 2 lata temu na maturach, swoją drogą. Bardzo taki sympatyczny wiersz. Podoba mi się sam pomysł. Jest naprawdę kapitalny, ale dwa też bardzo fajna jest ta oprawa w... To jest co to jest? Płótno chyba. W płótno i sama forma graficzna takich małych właśnie sympatycznych, ale całkiem grubaśkich książeczek z poezją. Dobra, dobrze widzę, że chyba 2 książki tu jeszcze zostały. To może od kryminału zaczniemy. To kupiłem i to nawet było połowę już przecenione. Wydawnictwo Księży Młyn, to jest łódzkie wydawnictwo, więc jako łodzianin jednak, tak? Bardzo, bardzo, bardzo to ten szanuję i staram się wspierać. To jest kryminał o Łodzi. 3 tom przygód bohatera, kibica łódzkiego Widzewa, milicjanta, później pewnie policjanta, a może nie wiem, który no, tropi różne sprawy związane z historią Łodzi, chociaż tutaj akurat będzie to już historia bardzo, bardzo nowa, bo to chyba będzie chodziło o łowców skór. Czyli też taką głośną sprawę kryminalną w Łodzi. W 2 poprzednich tomach były takie sprawy no, sięgające jeszcze tam do historii starszej, jedna nawet do II wojny światowej. I nie były to powieści, które by mnie rzuciły na kolana, ale jako taki przerywnik bardzo sympatycznych, lokalnych kryminałów, to czytało się to bardzo ciekawie.
Tym bardziej, że autor jest nauczycielem w moim liceum, w 21. liceum w Łodzi i tak jak zauważyłem, czasami wstawia tam nauczycieli, których ja znam na przykład gdzieś tam w zupełnie inne czasy, tak? W zupełnie inne momenty dziejowe pojawiają się jako jacyś bohaterowie trzecioplanowi, więc to było bardzo sympatyczne. Natomiast same kryminały, okej, okay, tak? To takie tam, no, 6 na 10 powiedzmy. Jeden był trochę lepszy, drugi jednak nieco słabszy z tamtych poprzednich, ale bardzo sympatyczna książka, więc ja myślę, że to na wakacje jako taki przerywnik między jakimiś cięższymi rzeczami to będzie bardzo w porządku. I ostatnia rzecz, to młodzieżówka, Diana Winnie Jones, Ruchomy zamek Hauru. Znacie na pewno, znaczy ja znam, myślę, że na pewno się wam obiła o uszy, może oglądaliście animację, tak? Miyazakiego, Ruchomy zamek Hauru. Bardzo fajna rzecz, aczkolwiek pamiętam, że fabularnie, tak jak ze znajomymi rozmawialiśmy, że tam trochę dziur było w tej całej historii. I z tego, co wiem, co właśnie kolega tutaj, który ze mną też był na tych targach, a Mateusza to znacie, bo on pewnie go kojarzycie z niektórych tutaj podcastów, tak? Gdzie rozmawialiśmy o różnych książkach. Mówił mi, że ponoć powieść wypełnia te luki, które są w animacji. Więc z tego, co widziałem, jest to już trylogia. Nie wiem, czy jest więcej jeszcze tomów, ale te trzy tomy są na pewno. No i zobaczymy, tak? Dawno bardzo oglądałem Ruchomy zamek Hauru. Jeśli dobrze pamiętam, to jest historia o dziewczynie zamienionej, znaczy której ukradziono młodość. I ona najmuje się na służbę do czarnoksiężnika, żeby tę młodość odzyskać, tak? No tak pamiętam, że to wszystko się, wiadomo, jak to w takich baśniach kończy, bardzo ładnie i takim happy endem, ale wydawał mi się trochę sztuczny. Mam nadzieję, że tu się pewne rzeczy jednak wyjaśnią. Zobaczymy. Wziąłem się za czytanie teraz czegoś jeszcze zupełnie innego. Na Instagrama pewnie na przyszłą sobotę, tak mi się wydaje, będzie live i to będzie live z tego obcego i z kontynuacji, którą już sobie sam przeczytałem, też Jurgielewiczowej, to jest Inna, ten obcy, więc jeśli macie konto na Instagramie, to jesteś tym, co czytasz, tam sobie porozmawiamy o tych dwóch PRL-owskich młodzieżówkach. Natomiast tak, no co będzie, chciałbym w przyszłości, chciałbym, żeby za tydzień pojawił się jednak ten film z ankietą, a to nie mówiłem wam pewnie, z ankietą dotyczącą książek czytanych, lektur czytanych przez ósmoklasistów, bo sobie taką ankietę przeprowadziłem i zobaczymy, czy nam coś ciekawego z niej wyjdzie. Muszę ją tylko jeszcze opracować, zreferować wam i sobie porozmawiamy o lekturach w klasach 7-8. I jeśli zdążę z tym, co teraz czytam, do czwartku, to w czwartek byłaby krótka piłka z tej nowej książki. Nie powiem z jakiej, ale powiem, że pojawiła się w tym spisie książek, które chciałbym przeczytać, który był na początku tego roku. To tyle. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to tak jeszcze kilkadziesiąt sekund poczekam. Jeżeli ktoś z was był na targach, to też dajcie znać. Ja myślę, że cały czas jednak warto przyjeżdżać, tylko wolałbym, żeby wróciły na stadion. Czy tak się zdarzy, to czas pokaże. Autografów, jak widzicie, żadnych nie mam. Więc tym razem nie czekałem w kolejce po autografy. Zresztą jedna i druga wizyta na tych targach to była taka dość szybka, tylko tak tutaj. To stoisko, o to kupię, o to mi się jeszcze coś ciekawego rzuciło w oczy, o tu jeszcze coś. No i tak się w sumie 10 książek się nazbierało. Parę jeszcze było takich, które rozważałem bardzo poważnie, bo tam w piwie na przykład bardzo fajna książka była o tkaninie z Bayon. Z kolei, co to za wydawnictwo jest właśnie z tymi świętymi? Te opowieści o świętych to jest Nowa Baśń, wydawnictwo Nowa Baśń i oni mieli też komiks o świętych. I tamten był chyba polski nawet, bo pojawił się święty Stanisław, więc tak mi się wydaje, że to być może było rodzime, a może nie, może się mylę.
To mi się wydawało fajniejsze graficznie, chociaż teraz nie wiem, czy bym się jednak na ten komiks nie zdecydował, bo a może trzeba było brać jedno i drugie. Innym razem. Innym razem, więc parę jeszcze takich rzeczy mnie tam zaciekawiło i gdzieś tam sobie w głowie je odłożyłem, że może na później. Jeśli ktoś z Was był, no to dajcie znać, jak to wyglądało z Waszej perspektywy, czy się tam, czy coś ciekawego kupiliście, czy się załapaliście na jakieś ciekawe spotkanie. O, byłam i kochankę też kupiłam, ciekawa jestem, co powiesz, i o szczelinach, bo apopleksji dostaję na to, jak ta książka była promowana. A jak była promowana? A to szczerze mówiąc nie wiem, bo widziałem, że Wit Szostak chyba był, ale szczerze mówiąc nic mi nie wiadomo na ten temat. Widziałem, że Okoń w sieci chyba coś kręcił z Witem Szostakiem w ramach promocji tej książki. Ale nic mi nie wiadomo zupełnie. No tak, to co na Instagramie, to tak, no, normalnie. A wygląda, no, pokażę jeszcze. Sposób. Tak. Właśnie to mnie ciekawi, bo jakby ja się zupełnie nie załapałem, no. A co, chodzi może o jakieś tu skojarzenia takie? A, ta książka jest jak kobieta. Tak, i to jest hasło tutaj z tyłu, z Berba. A czy to jest książka skojarzenia też? No tak. To jest książka, która no, jakby tu symuluje prawdopodobnie, z tego co widzę, poezję pisaną przez kobietę, więc no, nie wiem, może w tym sensie, może o to chodziło. No, ale jeśli czytałaś Cudze Słowa, to z tego, co widzę na razie, co jestem w stanie powiedzieć, to taką właśnie mamy tutaj no, podmiot liryczny, czy też narratorkę, zależy jak klasyfikować szczeliny, przypominającą właśnie Magdalenę z Cudzych Słów, które ja na przykład mi się bardzo podobały, bardzo, bardzo byłem, to trochę nawet książka roku była. Natomiast tutaj, no nie wiem, czy ją ścierpię po raz kolejny i to jeszcze tam ona była przytykana, prawda, innymi bohaterami. Tutaj niestety będzie pewnie tylko ona, ale może się mylę. Dobra, czas kończyć, bo nie wiem, czy się zaraz nie wyłoży tutaj aparat, nie zakończy się ten. No czas na nagrywanie to pewnie nie, ale bateria, tak jak mi się raz już na Instagramie zdarzyło i cały film przepadł. Napiszcie w komentarzach w takim razie, czy byliście, jak to postrzegacie, te nowego organizatora, nowe miejsce. Chociaż ktoś mi tu, żona chyba mówiła, że podobno tak jeszcze wcześniej to rzeczywiście to robiono na placu defilad te targi. Może tak, ale na stadionie było fajniej. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.